Wielu ludzi nie wie o tym, że współżycie w czasie ciąży jest grzechem. Szczęść Boże, witam serdecznie. Droga Natalio, nie wiem, do kogo kierujesz ten filmik, jeżeli do małżonków sakramentalnych, to zaznaczam, że współżycie w ciąży małżonków sakramentalnych nie jest grzechem, ponieważ oni nie wykluczają życia, a ciąża wskazuje na to, że są otwarci na przyjęcie nowego życia, są otwarci na nowe życie. Domyślam się, że bez sensu jest, aby podczas ciąży stosowali antykoncepcję, bo po co, skoro są otwarci na życie? I Pan Bóg tak stworzył kobietę, że w jej organizm wpisał etapy płodne, niepłodne, też tak zwane niepewne. Jeżeli małżonkowie podejmują współżycie w tak zwanych dniach niepłodnych, a ogólnie, ostatecznie są otwarci na przyjęcie potomstwa, to nie popełniają grzechu. Wszystko jest jak najbardziej okej. Oczywiście można teraz rozpatrywać wiele szczegółowych i indywidualnych sytuacji, ale odnosząc się również do świętego Józefa i do Matki Najświętszej, trzeba pamiętać, że Maryja zawsze była i jest dziewicą, a ze świętym Józefem żyli w szczególnej relacji opartej na wyjątkowej czystości. I droga Natalio, być może czasami swoimi wypowiedziami możesz wprowadzać ludzi w błąd. Dlatego zachęcam, żebyś wcześniej może skonsultowała się z kimś, kto jest bardziej kompetentny w sprawach teologicznych, w sprawach moralnych, może zapytaj jakiegoś księdza. Ja przyznam, że wtedy, gdy mam dylematy, gdy nie wiem, w jaki sposób podejść do pewnej sprawy, pytam się ludzi ode mnie mądrzejszych i bardziej doświadczonych, żebym wiedział, w jaki sposób odnosić się do prawdy nauczania Kościoła katolickiego.